To była dość dziwna sytuacja. Mówi o swoim rozstaniu z zespołem Placebo Steve Hewitt. Teraz w zespole Love Amongst Ruin w specjalnym wywiadzie dla Trójki. Wróciliśmy do Londynu z Ameryki, z wielkiej trasy promującej płytę Metz. Pożegnaliśmy się w stylu do zobaczenia wkrótce. Well, it was a weird situation, really. I mean, we finished the Meds World Tour from America, and then we arrived back in London, and then we gave each other hugs. Już dwa tygodnie później Alex Weston, nasza menadżerka, wezwała mnie do swojego biura. Alex Weston, our manager, phoned me and called me in the office and said I was not in the band anymore. I tam poinformowano mnie. And that's it. I was thrown out. Tam poinformowano mnie, że nie gram już w tym zespole i tyle. Po prostu mnie wyrzucono. No, jak na tyle lat grania, wspólnego grania, jak na rockowy gang, to muszę przyznać, że sposób rozstania był trochę dziwny. I understand. I mean, I feel the same, you know. It was very Też tak myślę. After, you know, 12 years or whatever. To było dość bolesne rozwiązanie. Po 12 spędzonych wspólnie latach. Brian Molko bardzo się zmienił przez ten czas. Nic na to nie poradzę. To bardzo smutne. Wciąż czuję się zraniony. Ale idę do przodu, bo co innego można zrobić? Do zespołu już przecież nie wrócę. Jest tam już ktoś nowy. I szczerze mówiąc, to jest bardzo rozczarowująca mnie sytuacja. Jakie były pierwsze próby stworzenia własnego materiału? Steven mówi, pierwsza piosenka napisana na ten album, na Love Amongst Ruin, to był Love Song, utwór, który zamyka całość. First song I wrote was the Love Song, actually, the last song on the album. And, napisałem tę piosenkę dla mojej żony. To był też test moich możliwości, czy podołam jako wokalista. Ta piosenka przyplątała się do mnie zupełnie naturalnie. Poszedłem do piwnicy, do mojego domowego studia i odtworzyłem ten numer. Byłem ciekawy tej sytuacji i reakcji mojej żony. Zeszła do mnie, zobaczyłem, że płacze. Jej zdaniem to było piękne. To był impuls, by iść za ciosem i stworzyć całą płytę. No to teraz są przed tobą, przed nim, przed Steve'em plany związane z zespołem Love Amongst Ruin. Well, I mean, we've just... No cóż. We've just done four shows. Za nami pierwsze koncerty, kilka z nich. Na razie ogrywamy się jako nowy zespół w nowej sytuacji, który, mam nadzieję, zdobędzie nową publiczność. Pewnie przekonamy do siebie część fanów Placebo, ale liczę też na nowych fanów. Ale jedyne, o co mi teraz chodzi, to granie na żywo muzyki, którą napisałem. Jestem przekonany, że odniesie sukces. Ale jak będzie naprawdę, musimy poczekać i się przekonać. Na razie czeka nas duża, duża trasa koncertowa. Po nagraniu tego debiutanckiego albumu projektu Love Amongst Ruin, pewnie czuję się jak nowonarodzony. Mówi, oczywiście, w takich kryzysowych sytuacjach, bo jak rozumiecie, po tej akcji z Placebo zawalił mi się cały świat. W jednej chwili odnoszę wielkie sukcesy, a moment później nie mam już nic. No więc w takich sytuacjach tracisz wielu przyjaciół, ale jednocześnie możesz się przekonać, kim są ci prawdziwi. Absolutely. I mean, the thing is about a crisis like that, which, you know, after... I mean, my whole world fell apart, as you can imagine, after Placebo, because we were very successful, I was doing really well, and then I'm left with nothing, you know what I mean? It's surprising how many friends you lose, you know, when something happens like that, you really find out... Jestem za silny, by po czymś takim siedzieć i nic nie robić, tylko narzekać. Trzeba stworzyć albo znaleźć kolejną sytuację, by iść do przodu. Nie mam, nie miałem innej opcji niż tworzenie nowej muzyki. To było moje nowe wyzwanie, mój nowy cel w życiu. I znów miałem po co żyć.
Na tej płycie gram na perkusji, basie, na gitarach, ale to śpiewanie wymagało nauki. Then you have something to aim for. I mean, for me, I play the drums, the guitar, the bass and stuff on this record. But the singing thing has been a huge learning curve, but it's also in a way sort of śpiewanie bardzo mi też pomogło. Miałem nowe, ekscytujące wyzwanie. W życiu trzeba robić takie rzeczy. Wiedziałem, że po placebo nie ma opcji, bym dołączył do innego zespołu. Po prostu jako perkusista musiałem zrobić coś innego. Bo każda akcja powoduje też reakcję. A ze złej rzeczy trzeba zrobić coś dobrego, wartościowego. I to tak naprawdę jest metoda na przetrwanie. Ale było podczas tej krótkiej rozmowy ze Stevem Hewittem też kilka sympatycznych momentów. No na przykład ten, kiedy poprosiłem go, żeby nauczył się trochę języka polskiego. Czy może pan, panie Hewitt, powiedzieć nazwę tej audycji, jak ona brzmi? Oh, I'm not sure about this, man. Come on. I don't speak Polish, man. Doesn't really matter. It sounds good every time. Myśliwiecka. Sorry, you have to do that slowly for me. Myśliwiecka. Myśliwiecka. Is yes, that right? Yes, very good. 357. Myśliwiecka 357. Myśliwiecka. Hi, this is Steve from Love Amongst Ruin. You listen to I can't do this, man. I can't do this. Myśliwiecka 357. No, I can't do it. I'm sorry. I can't do it. Maybe next time. Next time we'll try, okay? Okay, definitely. Okej, okay. No i tak się umówiliśmy, może spróbujemy podczas ich wizyty w Warszawie. We wtorek w Poznaniu, w środę w Warszawie. Love Amongst Ruin. I jeszcze podczas tego wywiadu poprosiłem go o jedną weryfikację. Powiedziałem, mimo że to nie jest wywiad z politykiem, to chciałbym usłyszeć dwie strony. Rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o sztuce, ale chciałbym w tym momencie usłyszeć dwie strony sporu, dwie strony barykady. Brian Molko swego czasu mówił, że głównym powodem usunięcia Steve'a Hewitta z Placebo była chęć, a może inaczej, było większe zainteresowanie Lansem tak zwanym niż zespołem. No i zapytałem, co on na to odpowiedział jednym wyrazem tylko, zaczynającym się na B, kończącym się na T po angielsku. Resztę proszę już sobie do